Księga Izajasza, rozdział 25. Panie, Tyś moim Bogiem. Będę Cię wysławiał i wielbił Twoje imię, gdyż dokonałeś cudów. Twoje odwieczne plany są niezłomną prawdą. Izajasz chwali Boga za to, jak wykonuje swoje plany. Myślę, że lepszym tłumaczeniem jest, że wykonałeś od dawna powzięte plany, które są prawdą. Izajasz wie, że Bóg nigdy nie jest zaskoczony tym, co się stanie, bo od zawsze wie, co będzie, jest na to przygotowany i zawsze broni prawdy. Bo miasto obróciłeś w gruzy, warownie w rumowisko. Twierdza zuchwalców nie jest już miastem, nigdy już nie będzie odbudowana. Te słowa, że twierdza zuchwalców nie jest już miastem, myślę, że są źle przetłumaczone. Chodzi o to, że twierdza zuchwalców została zniszczona, żeby nie być miastem. Czyli Bóg niszczy zuchwalców, zanim się rozplenią, zanim rozszerzą swój zakres panowania. Dlatego czcić Cię będzie lud potężny. Miasto okrutnych narodów bać się Ciebie będzie. W tym zdaniu chodzi o to, że lud, który będzie chwalił Boga, stanie się potężny. Także uważam, że to też jest źle przetłumaczone. Gdyż byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. A wszak poryw gniewu tyranów jest jak ulewa w zimie. Człowiekowi trudno jest uciec przed powodzią czy przed upałem, także przed gniewem tyranów, ale Bóg może nas ochronić przed tym wszystkim. Jak upał na zeschłej ziemi, wrzawę zuchwalców strumiłeś jak upał cieniem obłoku, przerwałeś pieśń zwycięstwa tyranów. Gdy obłok zasłania słońce, to upał się zmniejsza. I tak samo, gdy Bóg interweniuje, to zuchwalcy tracą dobre samopoczucie, tracą pewność siebie. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. Kiedyś Bóg urządził ucztę tym, którzy Mu zaufali, którzy zwrócili się do Niego, i będzie to bardzo wystawna uczta. I zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie, rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. U Żydów, kiedy chowało się zmarłego, to owijało się go całego w płótno i też zasłaniało mu się twarz. Także te słowa o zasłonie i o przykryciu i o zniszczeniu śmierci to jest to samo. Kiedyś Bóg zniszczy śmierć i już nie trzeba będzie nikogo grzebać i ludzie już nie będą płakać po swoich zmarłych. I też ta hańba, która ciąży na każdym człowieku z powodu grzechu, zostanie usunięta. I będą mówić w owym dniu: oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Ludzie, którzy zwrócili się do Boga o ratunek, nie zawiodą się. Będą się cieszyć, że zostali uratowani. Gdyż ręka Pana spocznie na tej górze, lecz Moab będzie zdeptany na swoim miejscu, jak depcze się słomę na gnojowisku. Izajasz zapowiada, że Bóg będzie chronił swój naród. Natomiast Moabici, jego sąsiedzi, będą zdeptani, zniszczeni. A gdy rozciągnie w nim ręce, jak je rozciąga pływak, aby pływać, upokorzy jego pychę mimo ruchów jego rąk. Tutaj jest to tak przetłumaczone, jakby ten Moab chciał pływać w gnojowisku, ale
w tekście hebrajskim to nie widać tego. Chodzi o to, że ten Moab będzie chciał pływać, będzie chciał zrobić coś, co jest no, dla człowieka możliwe, ale nie będzie w stanie. I zerwie twoje wysokie mury obronne, zburzy, zwali na ziemię w proch. Te wszystkie twierdze, jakie zbudowali Moabici, zostaną zniszczone. Nie ochronią ich, na nic im się nie przydadzą. Świt już się budzi, więc stań przed trzy oczy, idź do ludzi i powiedz im, że ich kocham. Słońce już wstało, ciepło wokoło, ludzie wokoło, więc powiedz im, że ich kocham. Posyłam was na każdy dzień, bo ludzie wciąż nie znają mnie. Posyłam was znów jeszcze raz na ciężki dróg, który już znasz. Ty idziesz ulicą, jesteś wśród ludzi, to podejdź śmiało i powiedz im, że ich kocham. Przypomnij im o mnie, o mojej miłości, bo już zapomnieli, i powiedz im, że ich kocham. Posyłam was na każdy dzień, bo ludzie wciąż nie znają mnie. Posyłam was znów jeszcze raz na ciężki trud, który już znasz. Posyłam was na każdy dzień, bo ludzie wciąż nie znają mnie. Posyłam was znów jeszcze raz na ciężki trud, który już znasz. Posyłam was.